Jestem ponownie w Chińczyku, tutaj gdzie byłam ostatnio i wam pokazywałam te kule LOL. No i słuchajcie, zdecydowałam się kupić kilka i przetestujemy, zobaczymy co tutaj się kryje. Ale widzę, że teraz jest mniejszy wybór, wtedy były chyba jeszcze jakieś takie mniejsze, tak mi się wydaje. Albo źle coś spojrzałam, bo teraz są tylko jakieś czarne, mega dziwne. A to nie, to jest chyba jakaś Paweł taka zwykła do kopania piłeczka niestety. Tu są jeszcze jakieś cupcake surprise. Jest, tak? No, tylko nie wiadomo, czy to jest. Czyli to też jest, no to super. Zobaczcie, mają też jeszcze różne lalki. Tutaj takie większe. I tu jeszcze, zobaczcie, mają takie mega gigantyczne. Nie mogłam już, wiecie, tam więcej nagrywać, bo tam jedna taka typiarka pakowała i ona się tak zaczęła na nas gapić, jakbyśmy, nie wiem, co najmniej chcieli połowę tego sklepu wynieść, bo tam są takie wspaniałe rzeczy, że trzeba je, słuchajcie, ukraść, nie? I mi się aż tak głupio zrobiło. Ja nie mam aż takiego problemu z nagrywaniem. Co tu ten włos tak odstaje? Nie mam aż takiego problemu, wiecie, z nagrywaniem, ale przy ludziach, ale no ta, jak ta typiara się na nas zgapiła, to po prostu, nie Paweł, gapiła się mocno. Gapiła się tak. Dokładnie tak. No więc, co kupiłam? Kupiłam jedną tą czarną. Nie wiem, tak najbardziej wygląda podobnie jak te oryginalne. I tutaj jakąś taką, football czy coś takiego, nie wiem. Tego się boimy trochę. Trochę się tego boję, nie? Trochę się tego boję, ale trudno, zaraz otwieramy, zobaczymy. W aucie jest ryzyko, jest zabawa, wiecie o co chodzi. Lecimy otwierać ten szajs! Te kule LOL, mimo tego, że z Chińczyka i są podróbkami, to wcale nie były takie tanie, bo kosztowały mnie, zobaczcie, 28 zł za sztukę, więc moim zdaniem to jest drogo, naprawdę drogo. Chyba że dostaniemy tutaj te laleczki LOL nawet w miarę jakości, to wtedy myślę, że będzie się to opłacało. No ale coś czuję, że to będzie totalny badziew. No nic, zobaczmy najpierw tą czarną kulę, bo ona bardziej tak wygląda oryginalnie. Bardziej wygląda jak prawdziwa kula. Tu zobaczcie, mamy chyba całą listę, jakie można wszystkie znaleźć. Dajcie mi też znać, czy kojarzycie te laleczki z jakichś oryginalnych serii, bo mi się wydaje, że ta była w jakiejś oryginalnej i ta również. Możliwe, że nawet wszystkie, ale słuchajcie, do końca nie kojarzę, bo tak naprawdę dopiero od niedawna je kolekcjonuję. Kula wygląda, powiem wam, że nawet całkiem oryginalnie. Oprócz tego, że była w tym pudełku, no bo żadne kule LOL nie są w takich pudełkach. Tu zobaczcie w ogóle dalej, że się lalka zsikała. To jest straszne, no, biedna ziomeczka, zobaczcie, wszyscy teraz na nią patrzą, tyle tysięcy ludzi, jak ona się posikała, no, ja nie chciałabym być tak widzianą, naprawdę, to jest trochę przykre. Otwieramy pierwszą warstwę, pierwsza rzecz to są naklejki, więc nic ciekawego, lecimy z kolejną warstwą, gdzie ona tutaj jest, tutaj, chodź tu, otwórz się. W kolejnej pewnie będzie zagadka, tak mi się wydaje. Tak, jest zagadka, czyli jest ogień i tarcza. Co to może być? Ognista strzała? Kula, widzę, ma taki bardzo ładny kolor, pastelowy. O, tu jest ta moja laleczka, ja taką mam. Oni chyba tutaj po prostu dali, wiecie, wszystkie serie naraz, nie? Tak mi się wydaje. To jest miks różnych serii. I coś tu będzie w tej warstwie? Tak, co? Kolejna zagadka? Co? Chyba im się coś pomyliło. Czemu mam dwie zagadki? Która zagadka jest teraz prawdziwa? O co tu chodzi? Pomocy! Tyle się naotwierałam tych warstw, a tak naprawdę nie było tam nic ciekawego. Teraz jak tą kulę otworzyć? O, idzie. Idzie. O Boże, ale mi tu golas wyskoczył. Zobaczcie! Jaki golas! Czy ona ma zeza? Jeja, ona ma miękką... Jaką ona ma miękką głowę? I w ogóle, wiecie, że nie mogę jej głową ruszać? Ona jest przyklejona na amen? No przekręć się! Nie mogę, słuchajcie, nie da rady jej głowy jej przekręcić, musi tak być. A rękoma mogę ruszać? Tak, nóżkami i rękoma mogę, ale głowy no nie ruszę. Nie mam takiej opcji, prędzej urwę. Co ona ma w ogóle z tymi ustami? Tu jakieś brudne ma. Tak się teraz jej przypatruję, ale chyba zeza nie ma. Może takiego delikatnego, takie to oko jej trochę ucieka do góry, tak naprawdę delikatnie. O Boże, jakaś śruba wkręcona w kręgosłup!
Biedna laleczko, co oni z tobą zrobili, matko jedyna. No dobra, słuchajcie, zobaczmy w takim razie, co będzie się tutaj kryło w tych saszetkach, tej akcesoria. Tu będzie jakaś buteleczka, już widzę, żółta. Piękna żółta butelka. No dobra, trzeba ci jakieś ciuchy znaleźć, bo po prostu jesteś taka goła, że to aż jest wstyd, naprawdę. Wstyd na wizji być takim gołym. Żółta sukiennusia! To będziesz miała wszystko pod kolor! Wow, to w ogóle taki kolor jest trochę majonezu. Jakbyś, nie wiem, była laleczka lol majonezowa. Okropnie tutaj śmierdzi, naprawdę, takim, wiecie, takim plastikiem chińskim. Normalne laleczki tak nie śmierdzą, ale ta to po prostu wali na kilometr, aż ledwo mogę wytrzymać. Całe dłonie coś czuję, że będą mi śmierdziały taką chińszczyzną. O Boże, dali nawet żółte buty, ale zobaczcie, jakie te wzory są proste. To jest taka oszczędność, wiecie, robienia jakby tych przedmiotów, bo one po prostu są z jednego materiału, z jednego koloru, więc to jest po prostu najtańsze w produkcji. Zrobili, wiecie, wszystko żółte i do widzenia, nie? I cieszcie się. Wszystko na jedno kopyto. Nie, no to jest pani majonez, zobaczcie. Żółte buty, żółta sukienka. Gdzie jeszcze ta butelka? Ta butelka żółta, pani majonez. Elo, elo, 320. Myślałam, że coś jeszcze mi zostało do otwarcia, ale widzę, że tutaj już nic nie ma. Koniec, będziesz stać. Nie no, słuchajcie, ta głowa delikatnie przekręcona to mnie strasznie denerwuje, bo po prostu denerwuje, bo ona przez to wygląda, jakby miała, nie wiem, skręt kręgosłupa. Nawet jej nie mogę włożyć butelki w rękę, bo to się w ogóle nie chce trzymać. O, dobra, tak, teraz wygląda, jakby trzymała jakiś karabin. I słuchajcie, dali nam tutaj te dwie podpowiedzi. O co tu chodzi? Dobra, ten kolor się nawet zgadza, ale to powinien być majonez, a nie ogień. Jakaś strzała, co oni w ogóle... Oni to po prostu, wiecie co, mi się wydaje, że Chińczycy nie wiedzieli, o co w tym chodzi i po prostu randomowe obrazki sobie włożyli, wiecie, tak po prostu, losowe, nie? Tu jeszcze mamy całą listę, ale z tego, co mi się wydaje, to jest lista typowo przekopiowana z oryginalnych LOL Surprise. I tutaj zapewne tej lalki naszej po prostu nie będzie, bo to jest, wiecie, to jest ściema, no widzicie, nie ma jej. Znalazłam na tej liście podobną jedną laleczkę, w sensie fryzurę tylko ma podobną, bo ciuszki zupełnie inne, więc wydaje mi się, że to mogło chodzić o tą, ale powiem wam, no... Ściema totalna. Oglądam sobie tak to pudełko i zobaczcie tutaj tą lalkę, którą niby możemy dostać. Z nią jest ewidentnie coś nie tak. Ona jest dziwna, powiem wam, jakby przyleciała co najmniej z kosmosu, nie? Jest troszeczkę podejrzana. Każą nam tutaj nacisnąć. No i co, nacisłam i coś się stało? Nic się nie stało za bardzo. No dobra, mamy tutaj tą kulę. Ale to jest bez sensu, bo i tak tej kuli tutaj nie wyjmiemy. I tak trzeba ją wyciągnąć z tego pudełka. Zobaczcie, jaka czerwona kula. Całkiem ładnie wygląda. No, no, no. Gdzie ją się tutaj otwiera? Z tego, co widziałam, to tutaj mamy dostać 6 rzeczy. No właśnie, tutaj jest 6, a tam było 7, więc tak, wiecie, trochę rozbieżność, jeżeli chodzi o dodatki. Dobra, muszę sobie tu pomóc nożyczkami, bo zawsze to się tak dosyć ciężko ściąga. I co tu będzie na początku? Na początku jak zwykle... No świetna naklejka, naprawdę. Przykleję sobie ją na czole i będę się chwaliła w szkole. Boże, nie czuję, że rymuję. Tu pewnie będzie podpowiedź, tak mi się wydaje. Chociaż te podpowiedzi to są, wiecie, tak randomowo, losowo dane, że szkoda gadać. Jest, co tu jest? Nie, to nie jest żadna podpowiedź, to jest kolejna świetna naklejka, którą możemy sobie nakleić na przykład tym razem na buta. Bo wiecie, na przykład jeżeli lubimy kopać piłkę, to sobie to możemy przykleić na buta, nie? No to jest przecież totalny bezsens. Boże, co oni tutaj dają za padzie, nie wierzę. Masakra. O, tutaj widzę, już jest taka standardowa różowa kula. Kolor ma taki, wiecie, jak w tych oryginalnych. Dobra. I ostatnia warstwa. Czy coś tu jeszcze będzie? O nie, kolejne naklejki chyba, pomocy! O nie, teraz jest podpowiedź. Nie no, świetna ta podpowiedź. Co to jest? Zielona jakaś... Slime to jest zielony?
I piłka? Czy to chodzi o trawę, że to jest? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale widzę, że to też można nakleić. Więc widzicie, mamy naklejkę na drugiego buta. Naprawdę, bardzo się cieszę, bo naklejam sobie to, naprawdę. Dobra. Jest. Kula. Kula, otwórzmy tą kulę. O, chyba coś... Oj, ułamałam. No, ułamałam? Ojeja, wyskoczyła nam laleczka. O ja, zobaczcie, jaką ona ma pozę. Jak wygina nogę. Ona ćwiczy aerobik. Ma numer 5. Zobaczcie, nawet jej cycki zrobili. Tutaj trochę brudna na ryju. Tu ma jakąś skórę powycieraną taką trochę. No ale wiecie, ona ćwiczy sport. Pewnie się wywaliła na podbródek, dlatego tutaj ma taką startą tą skórę. A to, że jest brudna, to wiecie, to jest normalne, bo takie osoby, które grają w piłkę, muszą być brudne. Tutaj widzę trochę jej trawy chlapło na rękę. Buta też ma jakiegoś zdartego. Napięcie biega z dziurą, napięcie, nie wierzę. Dziurawy but. Nie, no to jest po prostu... I ciekawe, jakie... Słuchajcie, i teraz jestem bardzo ciekawa, jak ja ją mam niby postawić, jak ona ma te dwie nogi do góry. No i przecież ona nie stanie. Nie, pomocy, ludzie! Co to jest za gówno? Zobaczmy te dodatki, co tutaj będą. Ale zobaczcie, takie same woreczki są. To chyba ta sama firma robiła. Co to jest? Co to jest? To jest chyba... coś, na czym ona ma stać. Zobaczcie, tu jest dziura, bo ona ma tu też w bucie dziurę. Czekajcie, o! Tak, i tutaj... Ja, to jest nawet fajne. Tutaj wsadzamy piłkę, bo to jest chyba piłka, tak mi się wydaje. Chociaż wiecie, chociaż ciężko powiedzieć, bo trochę ma dziwny kolor. Wygląda trochę jak jakiś biały bobek króliczy. Ale niech będzie. A, bo ona ma niby. O, no, 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 zobaczcie. Trochę tą nogę ma taką dziwnie wykrzywioną, trochę połamaną, ale jest okej. Okay. Teraz nawet jakoś wygląda. No dobra, stój tutaj, ziomeczko. Oj, chyba nie staniesz. Czekaj, oprzemy cię. No nie, dobra, trudno, już leż, zaraz cię poprawię. Zobaczmy resztę tych dodatków. Boże, co tu się dzieje? Te zabawki z Chińczyka, zawsze tyle zabawy. A to teraz co to jest? To jest napój? O co tu chodzi? Czy to jest jakaś trąbka? Widzowie pomocy, gdzie mam to jej wsadzić? Nie wiem, gdzie mam jej to wepchnąć. Może tutaj, o, czekajcie, może tu jej w usta to wepchnę. Patrzcie, jaki ryja zgniotła. Ale to, gdzie jej mam wsadzić, to nie wiem. O, położymy jej na głowę, widzicie? To chyba tak miało być, o. Może ma tu jakąś dziurę w głowie, żeby jej to wsadzić? Nie, nie ma niczego takiego. No dobra, no trudno, no jesteś piłkarką, a nie jakąś kokieciarką, nie będziesz nosiła żadnych tutaj kokardek, no. Dobra, tu będzie chyba butelka, zobaczmy jeszcze tą świetną butelkę. O, zielona, pasuje do trawy, niesamowite, gdzie mam ci ją włożyć? Wow, ona ma nawet tutaj dziury na kolczyki, tylko kolczyków to chyba nie dali, nie? Więc nie wiem, po co jej te dziury. Ale niech będzie, zobaczcie, ta chociaż może jakoś trzymać tą butelkę. No weź to, włóż do mordy, się nie wzbraniaj, musisz dużo pić wody. No ona nie chce, zobaczcie, pić wody, no. Co za niedobra dziewoja, co za niedobra dziewoja, no zmiażdżyć trochę za karę głowę. Powiem wam tak szczerze od serduszka, że nie jestem zadowolona z tego zakupu, bo wydałam prawie 60 zł na te dwie lalki. A to jest po prostu słabe, to jest strasznie słabe, naprawdę nie kupujcie podróbek z Chińczyka, bo to się po prostu totalnie nie opłaca, lepiej dołożyć trochę pieniążków więcej i kupić sobie oryginalne, widzicie? Ona nawet nie ma już siły, taka słaba jest. O nie, jak skopała teraz tą, nie no naprawdę, słuchajcie, one są... Są naprawdę słabe, są naprawdę słabe, są wiśniackie, są niedopracowane. Nie mówię oczywiście też, że te oryginalne laleczki Lolo są jakieś mega świetne, bo też czasami są w niektórych miejscach niedopracowane, ale te podróby chińskie są zrobione po prostu totalnie, no badziewiasto. No zobaczcie, ona nawet jak ma ubraną tą sukienkę, to i tak chodzi z tyłkiem na wierzchu. No czy to jest normalne? A tej, zobaczcie, przecież nawet nie dali ciuchów, po prostu ona jest już ubrana, no. No ludzie, no im się chyba coś pomyliło, naprawdę. Te przepiękne chińskie podróby z zezem w oczach. Proszę was o zostawienie łapek w górę.
górę, jak będzie dużo łapek, tak przynajmniej 5000, to Miss Gaga pojedzie znowu do Chińczyka i znowu nagra kolejny filmik o zabawkach, takich podrobionych i w ogóle. No i nie zapomnijcie też zasubskrybować, bo ja